Wrocławia TV, Radosław Kanach, witamy Cię serdecznie. Witam. Radku, kolejny weekend grania przed nami na drodze Resowi w rozgrywkach Betclic, druga liga, rezerwa ŁKS-u Łódź. No właśnie, jak sądzisz, czy ta przerwa reprezentacyjna, która ma miejsce w rozgrywkach pierwszoligowych, może wpłynąć na kształt tego, co zostaniemy na naszym poziomie gier? Bo wiadomo, gdzieś zawsze w tych rezerwach jest możliwość rotowania składem. No tak, dokładnie. Na pewno zmieni to pod względem personalnym u przeciwnika. Domyślamy się, że paru zawodników zejdzie z pierwszej drużyny, ale to nas jakby nie będzie miało wpływu, bo my się skupiamy na tym, jak my chcemy grać, czego oczekuje od nas trener i myślę, że podejdziemy do tego meczu tak jak do każdego innego. Do składu Resowi wraca Maciek Górski i na pewno gdzieś ta siła ofensywna znowu nabierze na znaczeniu. Tak, zgadzam się. Maciek jest naszym podstawowym zawodnikiem. Dużo daje w ofensywie. No nie umówiąc ostatniemu naszemu zestawieniu, bo rzecz jasna. I Mikrucik, i Pieniądze z bramką dali dużo w ofensywie, no ale cieszymy się z tego powrotu, zobaczymy jak trener to zestawi i to będzie tylko jakby osoba Maćka dodana. Tak, żeby oczywiście być dobrze zrozumianym, na pewno cieszy bardzo dobra dyspozycja Gibiego, Eizena i Pienia. Do tego tytanicznie pracujący na boisku Pawlas. Mimo to na pewno należy bardzo mocno spiąć szeregi w tym czekającym nas meczu. No tak, zgadza się. Jakby każdy z zawodników daje coś od siebie, ma mocne strony i na tym bazujemy. No i teraz to tylko spiąć w całość i żebyśmy zafunkcjonowali dobrze jako drużyna. Takie mecze na pewno są znakomitym polem do tego, aby pokazać się trenerowi, udowodnić swoją przydatność. No i no właśnie, postarać się gdzieś wejść do tej pełnej osiemnastki. No tak, no każdy jakby walczy o swoje, chce udowodnić trenerowi, że to on powinien zaczynać w podstawowej jedenastce, a nie na ławce albo złapać się w szerokiej kadrze, więc myślę, że każdy, kto dostanie szansę, postara się ją wykorzystać. Spoglądam swoje zapiski. W ostatnim meczu rezerwa ŁKS-u pokonała na wyjeździe rekord 4-2. Z dorobkiem 8 punktów okupuje 12 miejsce w ligowej tabeli. My, aby utrzymać się w tej czołowej szóstce, na pewno nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcia za naszymi plecami. Wiemy doskonale, że Chojniczanka i Hutnik te ekipy raptem jeden punkt mniej. No tak, jak pokazuje tabela i wyniki, każda drużyna tutaj walczy o swoje, umie wygrywać i my musimy się skupić przede wszystkim na sobie, nieważne z kim gramy. My co tydzień chcemy punktować i pokazywać się z jak najlepszej strony. No właśnie, ostatnie dwie kolejki na pewno mocno rozczarowały, zwłaszcza to ostatnie spotkanie, gdzie nie mogliśmy absolutnie narzucić swojego stylu gry. To po prostu nie może nam się więcej razy przydarzyć. No tak, uznajemy to za wypadek przy pracy. Ten mecz przeanalizowaliśmy, zamykamy temat i teraz już jest tylko misja ŁKS. No właśnie, wyjazdowy mecz z rezerwą ŁKS-u 6 września o godzinie 18. Naszym gościem był Radosław Kanach. Dzięki za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.